Hello, my friend! Dzisiaj na dworze. Dzisiaj w końcu wychodzę na dwór. Będę biegać na dworze. Włączamy muzykę in the mundo i lecimy. Pogoda idealna na bieganie, naprawdę. Nie będę wam mówić, nie, no pokażę wam. 33 minuty, 34 prawie. I 3,6, 3,6. No a czas jest taki duży, bo no sami widzieliście, skakałam, robiłam jakieś tam ćwiczenia. Urozmaicałam jak mogę bieganie. Ciężko mi się tak biega, tak po prostu biec, bo biec tak non-stop, to samo, więc no fajnie tak urozmaicić, podobało mi się tam gdzieś tam jakieś pompki czy coś. Ale pogoda idealna, nie wiem ile jest teraz stopni, zaraz sprawdzimy. 18 stopni, o, dużo. Będzie jeszcze cieplej, 24. No nieważne. O. Ale dobrze, było dobrze. I te buty, te nowe buty, te Nike Vapor Max są super. Są super, bo biegałam po trawie, po takich nierównościach, wiecie, są idealnie się do tego nadają, naprawdę. Teraz rozumiem, dlaczego to są buty do biegania. O, dobra, idę się wykąpać, zjeść, lecę na siłownię. Dzień dobry! To jest niespodzianka. Dostałam wczoraj właśnie taką niespodziankę od Marity. Zaprosiłam wczoraj wszystkich moich przyjaciół, bo ja przez kilka tygodni chodziłam i mówiłam, że byłam taka smutna, że wszyscy wyjeżdżają na moją rodzinę. Moje rodziny są we wtorek akurat na majówki 30 kwietnia. Nikogo nie będzie i ona wszystkich zaprosiła. Ja wczoraj wracam z pracy i pałam, niespodzianka. Byłam w szoku, naprawdę nie wiedziałam co powiedzieć, nie wiedziałam jak zareagować. I fajnie, że dziewczyny nagrały filmik, zaraz wam pokażę. Ja nie wiem, co ludzie mówią w takich sytuacjach, ale ja po prostu nie wiedziałam, co powiedzieć. Byłam w szoku, byłam naprawdę zszokowana, ale tak pozytywnie zszokowana. Dziękuję wam wszystkim, że przyszłyście, było naprawdę, przyszliście, Alex też później doszedł. Było naprawdę miło, byłam pozytywnie zaskoczona. Czułam się, wiecie, jak w jakimś filmie, wiecie, wracacie do domu i taka niespodzianka, wszyscy wyskakują. Ale jest gorąco dzisiaj. Naprawdę, można nawet było wyjść w krótkim rękawku, ale obawiam się, że zmarznę na siłowni przez klimatyzację, dlatego tak się ubrałam.
Fuh, cieplutko. Mam te zakwasy jeszcze nóg z tyłu dwójek. Dwójki, czy dwóch głowy z tyłu. Z tyłu nogi. Ojej. Mam te zakwasy i nie mam wałka w domu. Ale zawsze korzystam z takich, wiecie, podręcznych rzeczy. Łoweczek, piłek. No i rzeczy do rozciągania, a zaraz wam pokażę, na czym robię. Zapomniałam wam jeszcze opowiedzieć, że jak weszłam wczoraj do pokoju, jak dziewczyny zrobiły mi niespodziankę, to prawie się popłakałam, miałam łzy w oczach, ale się nie popłakałam. Nie, miałam takie, wiecie, dużo emocji, bardzo dużo emocji. A dziewczyny chyba tego nie zauważyły. Ale ja prawie się popłakałam, naprawdę. Byłam wzruszona. Dobra. Po szpinak do domku. I wieczorem jeszcze joga. Joga. O, dawno nie miałam dużej grupy na jodze, bo chorowałam, nie było mnie. Już pewnie wszyscy za mną się stęsknili. Haha. Za moim ciężkim treningiem. Stęsknili się. Dam im dzisiaj wycisk. Oho.